Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku z gry ETS2. Jak widzicie, dzisiaj jest taki nietypowy odcinek, ponieważ idziemy nocą. Mamy godzinę 20:38, jeżeli się nie mylę. Tak, byliśmy tu o godzinie 18, ale wiecie jak to zwykle załadunek bywa. Musieliśmy poczekać trochę zanim te wózki widłowe wrzucą właśnie na naczepę. Jedziemy dzisiaj do Warszawy, do stolicy. Jak widzicie, mamy piękny księżyc. Mam nadzieję, że wam się taka forma odcinka spodoba, jeżeli jest odcinek nocą, bo nigdy nie było odcinka nocą. Nocą to się... nie, dobra. Chciałem powiedzieć jakąś głupotę, palnąć. Używam modu graficznego na jesień, ale to nie jest ten mod graficzny na wczesną jesień i późną, tylko to jest już zwykły mod na jesień. Na jesień, tak. Na ten laptop tutaj się nie patrzcie, który jest właśnie w interku, ponieważ jeszcze muszę dać mat, żeby on sobie tak świecił, tak ładnie świecił, tak? Muszę unlinknąć ekran, potem usunąć parę rzeczy, na nowo go wkleić, czyli rozdzielić. No, trochę roboty z tym jest, będę się tym bawić. Tak, ale to nie teraz oczywiście, bo teraz nagrywam dla was odcinek, w którym jedziemy nocą. A to jest dokładnie 22:10. Jedziemy oczywiście do stolicy. Mamy 100, chyba 88 km do celu. Zostało nam jeszcze 160. Albo mieliśmy trochę mniej, ale dokładnie nie wiem, więc jeśli powiedziałem źle, to was szczególnie przepraszam. No, to chciałem właśnie powiedzieć. Jak widzicie, jest bardzo piękne, gwiazdziste niebo. Tak jak na ten mod przystało, bo ten mod naprawdę, naprawdę jest piękny. Nie mogę się do niczego przyczepić związanego z tym modem graficznym. No, tak. Mod jest piękny, to już mówiłeś. To teraz mów coś innego, tak. Ale jestem głupi. Dobra, koniec tematu, koniec wygłupów. No, jak zauważyłem, odcinek z ETS2, który właśnie ostatnio wrzuciłem, to miał bardzo dużą frekwencję. Tak jak oczywiście odcinek chyba z... czego to było? Symulator pociągu 2015 też miał bardzo fajną frekwencję. Mi się podobało. Tak samo jak poradnik do zmoda, który wrzuciłem 3 dni temu, wiecie, bo teraz są wakacje. Co ja gadam? Szkoła. Tak, już bym chciał wakacje, ale teraz jest szkoła i trzeba się trochę tam posiedzieć, pouczyć. No, jeszcze jutro trzeba iść na praktyki na godzinę 6. Czy nie trzeba iść, ale ja wolę iść. Posiedzieć tam, czy nie posiedzieć, popracować ciężko na tych praktykach. Pozwolę sobie włączyć długie światła. Proszę mnie teraz wspomnieć, nie jechać, proszę mnie nie gnoić. Ale moim zdaniem te światła w ETS-ie są za słabe. I ja sobie lubię jeździć na długich, bo wiecie, tak z przyzwyczajenia jeżdżę na długich światłach. W ogóle tak sobie tak pomyślałem, tak sobie przyzwyczaiłem się do tego i tak jakoś mi zostało, że jeżdżę na długich światłach. Tam przy rozładunku mamy być o godzinie chyba 7 rano, więc dojedziemy i tak zapewne szybciej, bo to oczywiście tylko było 180 km bodajże, albo 188, ale wam przybliżonej wartości nie podam, ponieważ się nie patrzałem przy wybranym ładunku. Jeżeli pada deszcz, to dobrze, że pada. Będzie kolejny odcinek z deszczem. I właśnie wiem jak już go nazwę. I tak, jeżeli widzicie tutaj te takie lampki na drodze, to ja was szczególnie przepraszam, ale to nie jest wina naczepy ani niczego, tylko tego wina modu graficznego, ponieważ ten mod graficzny tak flary psuje. Tak samo mam nawet w ciężarówce. No, jak widzicie, te flary są takie nie za ładne w tym modzie graficznym, ale mi to tam trochę nie przeszkadza, ponieważ tak jeżdżę nocą, choby wcale, ale dzisiaj właśnie doszłem do wniosku, że nagram dla was odcinek, jak pykam sobie w ETS-a nocą. Ten samolot tutaj się chyba pomylił i wylądował na awaryjnym lądowaniu, albo to jest taka tylko wystawa. Nie wiem, nie wiem. Nie będę się mieszał w szczegóły, się pytał. Tak jak widzicie, laptop jest ciemny, tak? A powinien świecić. I dlatego muszę oddzielić i dodać mat, taki jak na tabliczkach, żeby się ładnie świecił. Ale to się zrobi w swoim czasie.
który oczywiście kiedy będę miał ten czas, bo jak wiecie, teraz jest godzina. Nie wiem, bo jest ciemno w pokoju, nie chce mi się patrzeć na zegarek, ale mam nadzieję, że jest godzina koło 18. Jest ciemno na dworze jak w dupie Murzyna. W ETS-ie 2 jest ciemno jak w dupie Murzyna. Teraz będę miał spam w komentarzach, że byłem w dupie Murzyna. Nie wiem, jak jest w dupie Murzyna, ale tak się często gada, że jest cima jak w dupie Murzyna. Tak, jest na dworze temperatura minus 1. Jak będę czekał na rozładunek, to mi dupa zmarznie. Jak to będzie trzeba było rozładowywać, to też mi dupa zmarznie letko, ale to już pikuś. Zostało mi 60 km, więc odcinek nie będzie trwał dzisiaj 10, 15 czy 20 minut, tylko odcinek będzie trwał na moje oko około 8 minut, więc mam nadzieję, że to mi wybaczycie dzisiaj taki krótki odcinek, ale wiecie, jak to w życiu bywa. Niekiedy jeszcze raz, niekiedy nie, ale w niedzielę postaram się nagrać coś porządnego w końcu. Taki dłuższy odcinek, taki 20-minutowy zapewne. Jeszcze nie wiem z czego, ale to się okaże w późniejszym czasie. O, w mordę. Sorry. Pomrugam mu, że go przepraszam. Ale nie wiem, co mnie tak natchnęło, że gaz tak wcisłem. Tak, wcisłem gaz za mocno. Jak widzimy, tutaj mamy autostradę bardzo fajnie oświetloną, ale jeżeli w Niemczech, ale to mówię w realu, w grze jest podobnie, jeżeli się jedzie przez Niemcy, to w ogóle nie ma latarni na autostradach. A to nie jest autostrada, tylko to jest taka droga szybkiego ruchu. Ruchu, tak? Oporu, nie wiem. To coś z historii mi się pomyliło, dobra. Dzisiaj jest jakieś 75-lecie armii podziemnej, jakoś tak, armii. Krajowej Armii Podziemnej, jakoś tak to się nazywa, bo mieliśmy mieć kartkówkę, czy ja miałem mieć kartkówkę z historii, ale że pan nam puścił ten film, to kartkówki nie mieliśmy i też mieliśmy mieć kartkówkę dzisiaj z chemii, ale tak wyszło, że kartkówkę nam pani dopiero rozrobi za tydzień, nie wiem, jaki to był cud, może byliśmy grzeczni na lekcji, że kartkówki nie mieliśmy, ale mieliśmy dopiero dwie lekcje przerobione, a podobno kartkówki się robi i tak pani nam mówiła, że z trzech ostatnich lekcji albo robimy kartkówkę, albo pyta, ale jak zejdziemy za skórę, to nam robi kartkówkę. Właśnie teraz wjeżdżamy do naszej ukochanej Warszawy, do stolicy. Mam nadzieję, że będzie tu coś ładnie w naszej stolicy, tak? W stolicy w ETS-ie 2 byłem dużo razy, a w realu w stolicy byłem tylko raz. Ponieważ mój kuzyn mieszka w stolicy i na jego komunii byłem, ale to już było bardzo, bardzo dawno, więc nie pamiętam, co tam jest w Warszawie. Nie udało mi się odwiedzić Kaczyńskiego ani Tuska, więc nie będę tu gadał głupot. Tak. Na moim fanpage'u dobijam 5000 lajków i zapraszam was do grupy Wirtualna Ekipa Kierowców ETS2. Jestem założycielem tej grupy. No i oczywiście mam nadzieję, że tam ktoś wejdzie. Będzie nas tam więcej. Na razie nas tam jest około 150 członków. Będzie teraz 150 penisów. No, bo to tak. Ta nazwa, ta co pisze na fejsie, to jest moim zdaniem dziwne. Powinno być 150 użytkowników w grupie. Ale dobra, ja się tu nie będę mieszał. Trochę dziwnie to zabrzmiało, jak tu kurde będzie zaraz, że jestem pedałem i w ogóle, ale to jest kłamstwo. Ale dobrze, to ja tu się nie będę mieszał. Ja tam do nich nic nie mam, do pedałów. Szczerze. Ale to niech się przy mnie nie macają. No. Kurde. Teraz czekamy na zielone światło, które się zrobiło teraz właśnie. Deszczyk pada, mamy godzinę 23, a mieliśmy tu być podobno o 7 dopiero. Więc ja sobie tutaj zrobię sztumel pauzę 8-godzinową i potem oczywiście z rozładunek rozładujemy się i weźmiemy kolejną trasę. Ale to już nie w dzisiejszym odcinku, bo wiecie, w dzisiejszym odcinku jedna trasa przejechać i potem wyrenderować i nawet dzisiaj już to mogę na YouTube'a wrzucić. Bo jest oczywiście wczesna godzina, mam nadzieję, że jeszcze wbijecie, zobaczycie. Bo na pewno wiecie, dzisiaj macie piątek. Jutro wy do szkoły nie idziecie. No, ja jestem zmuszony iść na praktykę, ale to tam pieniążki się liczą. Tak. Można tak stwierdzić, że te pieniążki się przydają do czegoś. Że to tak powiem sobie po ludzku.
Tak, ja się już z wami żegnam. Jak wiecie, ja nigdy na odcinkach nie parkuję, bo dla mnie to jest, no nie, że tam wiecie, że jestem ciotą i nie umiem zaparkować, że to tak powiem, ale wiecie, moim zdaniem to u mnie, na moim przykładzie, to trwa za długo, ale teraz ja się tylko tutaj cofnę po swojemu jakoś. Dobra, albo spróbuję coś tam wykombinować, ale to muszę. Dobra, tak zostaniemy. Wskasimy silnik. Ja sobie zaraz zaparkuję. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to tak jak mówiłem, zostaw lajka, komentarz, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania kolejnych moich materiałów z gier, takich jak ETS 2, OMSI 2, War Thunder i wiele, wiele więcej gier znajdziesz na moim kanale. Deszczyk pada, już przestał padać deszczyk, tak, ale szybko przestał padać. Dobra, to ja się z wami żegnam i tak jak mówiłem, zapraszam was do kolejnych moich odcinków. Jeżeli ten filmik ci się spodobał, zostaw lajka, komentarz i udostępnij, gdzie się da, i napisz ładny komentarz, więc nara.